Witam serdecznie. Tak sobie przeglądam mapę, co my tu mamy jeszcze do zrobienia i parę rzeczy nam tutaj umknęło. No ale my mamy jedną sprawę. Idziemy teraz zawrzeć kolejny sojusz i myślę, że na ten czas na razie odłożymy te rzeczy, żeby tutaj przyjść i odkryć ten teren, zrobić synchronizację. Zrobimy to sobie później. Teraz w pierwszej kolejności zrobimy... O właśnie, odszukamy Kolberta i mamy z nim porozmawiać. No dobra, to zobaczmy sobie spokojnie, gdzie my mamy... O, jest gdzieś tutaj. No to stąd chyba będzie najbliżej. Przepraszam, coś mi gardełko zaczęło lekko doskwierać, może będę mniej mówił. I zobaczymy, co tu się dzieje. Chcemy ten sojusz zawrzeć i potem myślę, że weźmiemy się za odkrywanie reszty miejsc i też troszeczkę pojeździmy. Tym razem podciągniemy troszeczkę wątku głównego, a potem porobimy te wszystkie zadania poboczne, żebyśmy mieli jasność, co trzeba zrobić. Tajemniczy nieznajomy, zadanie ukończone. Aha, to cośmy doprowadzali tego naszego piekarza. No i mamy iść w tamtym kierunku. Wysoko nas wyniosło troszeczkę. Może byśmy gdzieś tutaj zeszli. Tak dosyć łagodnie. O właśnie. A już resztę może konno. Tędy boczkiem. Mamy tam nad jezioro dotrzeć. Nie zobaczę, tylko tu może być zbyt stromo. Zobaczmy. No nie, chyba zjedziemy konno. Nie powinno być tak źle. Zafundowaliśmy sobie nowego konia. Ale tak mówiłem, musimy go dać na przeszkolenie. Może będzie trochę lepszy. Nie wiem w czym, ale może w wytrzymałości. O to chodzi. No, tu mi się wydawało, że powinniśmy spokojnie zjechać. Takimi lekkimi zakosami jak na nartach, ale trzeba po prostu, żeby na łeb, na szyję nie jechać. Gdzieś tu mi się wydawało, że tu jest droga. No, raczej mi się wydawało. Dotarliśmy do tej miejscowości. Od razu zwolniło się nam, jazda się zwolniła. Dobra, podjedźmy. Gdzie te chłopaki są? I need your eyes, my friend. Najpierw oczywiście. Czy inaczej mówiąc, w karczmie. Tu nie wiedziemy. Ale żeśmy sobie zajechali w jakiś sposób, że koń nas nie chce. No tutaj też nie, no co za pokręcona wioska. Not half bad, boy. But be fierce, dirty. Strike at my boss. Ivar,
Are you training the boy or tormenting him? One will lead to the other in time. Eivor, well met. You received my message, and just in time. Our negotiations with the Britons have not yet begun. I will be at your side when they do. Is there anything I should know first? The venerable King Rhodri is here. I am to deal with him directly. Rhodri is desperate for peace, ever since we captured his sniveling brother, Goriad. Sounds like a man coughing up snot. Goriad ap Mervyn. Rhodri waits at the church nearby. Who speaks for Shropshire in these talks? The last Elderman was killed in battle. Bishop Daelarv is standing in. Until we get this wet whelp installed. That is his father's wish. I find the idea of leading a shire on my own quite terrifying. Don't fret until you have taken up the Elderman's title. Too many things can go wrong between now and then. My father thinks me fit already. I shouldn't want to disappoint him. As future Elderman, you should speak in the talks as well. But with humility. Rhodri is a king, and will expect to be treated as one. Rhodri will want us to get down on our knees and sniff the rosy wind blowing from his ass. I know the man. You've met him? Met him, fought him. He gave me this nick here. Maybe I can give him one back. Remind him some call me King Killer. It may be you should stay behind, Eivor. That is not a recipe for a good parley. I'd like you both to be there. To guide me, to judge my fitness. Give us your word, then. Your blade stays in its sheath. Eivor, don't make me laugh. We both know what my word is worth. But sure, I will let you do the talking. Probably. Excellent. Now, to the church, I think. Our guests await. Dziki Eivor. Księga Smoków, proszę bardzo. Tytuł bardzo intrygujący. We've been at war with the Britons for coming on 2 years. The Britons had the best of it. Tell me and my berserkers plowed through their ranks and chased Rhodri's brother into a ditch. That's why Rhodri's talking peace now. It's thanks to Eivor. I am going to enjoy seeing him squeal, the old oak. Not nearly as much as taking him down, though. That would seal my legacy. Your legacy? As King Killer. They do not all get away like Borgred did, Wolfkist. Keep the peace, Eivor. What has become of your preening brother? Oh, my brother. We parted. His road is unsure. You are better off leaving that sauntering pole in your wake. Our Bishop Daelarv and King Rhodri are ensconced in the church ahead. These houses of Christ, they are all so hard and cold. Yet within is warmth. The Christian God unites King Rhodri, Bishop Daelarv, and myself. On his ground, peace will be made. Britain! Zobaczymy, co tutaj się stanie teraz. Captain O'Neill, explain to the good bishop our position. Yes, my sovereign. Bishop Daelarv. We are deaf to offers of peace until Goriad is returned to us. The king's brother The king's brother is a moldering sack of cow dung. You! I know your face, your stench. Eivor, the one they call Boneless. Did I not gift you that scar myself? Ah, you did. And I mean to gift you a gash, you reeking piss pot in your fat fucking skull. Hold, both of you. My lord, this is Jailbert. The future Elderman of this shire, and the son of King Chaelwulf of Mercia. This green stripling? Elderman? You can piss without help, boy. Now, calm everyone. Good faith is all I ask. You know my demands. Until my brother Gwiriad walks free, peace between us is impossible. He is lucky he can walk at all. Fell on his own blade, fleeing from us. I will soon help you fall on yours. Husband, keep your head. It is in our interest to find a way to peace, all of us. First,
my brother. First, your head on a pike. Then the runt goes free. Husband, no! Enough! This is a house of God. Let us take some few minutes to gather ourselves, shall we? Eivor, to me, I do not know you well, but Chaelbert believes you a steady head. We need such a one. It may be too late. I see the crows of war gathering. I have a hefty sum of silver. Speak to the people here. If the silver will help one bring us toward peace, offer it to them. This Nemsiko and Orthos will its true young after true have it ende. A swar fell as wood. This will be long a kending and a king. You are wasting time! Ivar! Lock the doors, murder that sweating pig, and have done with it. If I could find you silver, would that quell your bitterness while we seek peace? Peace? Is that what you think is going to happen here? I told you, I know this bastard. Will silver quiet you? It may not. I would have to see the silver in my hands to know for sure. If there is any silver to be had, I will think about it. You do that. You are wasting time! Now you dangle silver before me! Are you... You are Gwriad, are you not? Brother to King Rodri. So I am, and a bruised pawn in your bloody game. How do you stand with your brother? My brother loves me well. Yet he can be slow and stubborn. Would I, King, I'd have played all this quite differently. What if you had the chance? At the crown. I would leap at the chance to rule. But a man needs wealth to bring down a king. Nobles must be bought, you understand. I make no promises, but I may be able to find you the silver you need. Under what terms? Knock Rodri from his throne. Withdraw all Britain soldiers from Shropshire, and never again threaten this border. If you speak true, I would make that bargain gladly. Take the silver. Depose your brother, and you will rule with our support. His blood will gush at my first opportunity. Now you dangle silver before me! I have spoken with everyone who matters. I should report what I know to Bishop Deolav. Talk. All we do is talk. I'm waiting! Eivor, my friend. I asked around, as you suggested. Have you come to a decision? To whom have you given this silver? Rodri's brother will use the silver to take the crown himself, by force. He promised rebellion. Are you sure this was wise? Rodri, I see you mocking me! I challenge you! Single Eivor, combat, no. Now! Boneless Ivar, spineless, toothless, gutless, you cannot kill me! A dragon will be my death, as my seers have foretold. And your brother? Does your destiny guard him? Gwriad! By God Almighty, I'll... Get him to safety! Go, quickly! Kill the boneless one! Paint this chapel with his blood! No i błąd zrobiłem z tą kasą. Martina, stay with me! Viva! What have you done? It's Vikinger diplomacy! Show the fuckers who the real warriors are. Ivar! You have scuppered the peace! Do not be fooled by peace, boy. It is just an empty voice between axe blows. Dear Lord, this is a massacre. We have no choice now but to find a way out of this. Ah! A good test for you, boy. Lord, forgive us. Stay close, Chaelbert.
You watch my back, and I will pull the knives from yours. Dear Lord. Stay here, where it's safest, Bishop. Help me with this fucking door! Guriad won't need the silver now. Kupą, panowie, kupą. O, w wodzie to będzie trochę gorzej. Wodzie się inaczej walczy, nie wiem czy zauważyliście. A co ty mnie tutaj... Podnieść. Aha, swojego podniosłem. Nie, to podniosłem tą dziad. Nie, no po co mi podnosić ich? Szukanie tutaj. Za dużo ich tutaj leży po prostu koło siebie. Let Bishop Dale know that the battle is done. No dobra, musimy wrócić na tam do... porozmawiać z biskupem. Podnieśmy, podnieśmy wszystko, co możemy do podniesienia mieć tutaj i wracamy. W niewłaściwej osobie zapłaciłem, no ale chyba to by się tak skończyło za każdym razem, czyli nie wiem komu miałbym zapłacić, no ale dobra. Jak to mówi Ivar, pokoju nie będzie. Jak nie będzie pokoju, to przynajmniej żeśmy zrobili porządek.
You murdered Rodri's brother, you beast! Our one chance at peace is lost. Peace with Rodri is as likely as you dying a virgin, Bishop. It won't happen. He is too canny, too vile. What's done is done. We must plan our next moves before the Britons regroup. They will retreat to their great castle for certain. It's well nigh impregnable. Then we starve them out. Attack their supplies. Watch them beg for death. Dear God. More death, more war, endless refugees. This is our only way forward, dear love. You know the territory best. How can we hurt them? Well, for food and supplies, they stockpile cargo at Wenlacan outpost, down south of Quatford. Rodri has another secret supply line. Ask among the refugees near the river, those who have fled from occupied villages. Rodri's Britons will strike back long before we can. Indeed. They will send Anir and his soldiers. They train in Wesbury, west of the ruined tower. You do not need me to hold your hand, Eivor. I will head to Wesbury, scout around. I know your method of scouting. It always leads to swordplay. I am as regular as Tidewater. I shall go with you, if only to get an honest accounting of our situation. I will meet you both at Wesbury then, once I've done some damage. Until then... One last thing. We'll need a fyrd before our battle's done. Try to free any captives you find. They'll swell our ranks. No i dobra, trudy wojny, wiemy wszystko, mamy iść dalej. Przyjęto kilka zadań, zobaczmy jakie mamy najbliższe. Idziemy tutaj do tej stanicy, ale najpierw zobaczmy sobie, czy tu w okolicy nic nie mamy. Mamy coś do wzięcia. Są jakieś podziemia nawet, jak widzicie. To już trzeba by było to wszystko najpierw załatwić. Gdzieś tutaj, gdzie jestem, jest jedna sprawa. Czyli gdzieś musi być tutaj. Właśnie nie wiem specjalnie gdzie. Pokazuje 10 metrów do góry. O, już wiemy gdzie. Także wyczyśćmy okolice, żebyśmy nie musieli tutaj potem wracać po te rzeczy. A jak widać, trochę nam potrzeba, bo żeśmy... kupiłem parę spraw. Zauważyłem, że można kupować, nie tylko zdobywać te wszystkie rzeczy. No jeszcze nie trafiłem na ten najważniejsze, co chcę zdobyć, czyli żeby na ten mityczny poziom wejść. No, chłopie, na dół schodzimy, a nie skaczemy. I... tego Wolframu jeszcze do tej pory nie trafiłem. Ale myślę, że coś będziemy kombinować. Dobra, szukajmy wszystko, co mamy. Gdzieś z tyłu za nami jest jeszcze coś. ...75 metrów. O, w tym budyneczku. O tak, klucz trzeba teraz znaleźć. A klucz jest tutaj gdzieś, widać. Trochę trzeba się nabiegać, żeby to wszystko zrobić, no ale tak jak powiedziałem, robimy grę na 100%. O! Chyba tutaj. Jakieś złoto gdzieś tu jest. Większe. Do cmentarnej kaplicy, czyli to chyba to.
Najpierw tutaj, tak jak zawsze, sobie wszystko. Specjalnie chyba za dużo nie będzie rzeczy. No, jakaś ruda żelaza i ruda pancerza, no ale tu jest tyle tego, że może tu pod tym coś jeszcze znajdziemy. No już znaleźliśmy jedną rzecz. I drugą. Takie małe rzeczy, ale cieszą, no coś trzeba robić po prostu. Dobra. Kto jeszcze i co jeszcze? Już wyczyśćmy ten teren do końca, żebyśmy, tak powiedziałem, nie robili tego wszystkiego. Trochę tego jest, jest jeszcze zejście do podziemi, to mnie bardzo intryguje, ale nie wiem, czy to tylko po prostu nie jest taki zapychajło czasu, że będziemy tu no co jest? Gościu, nie skoczymy. No. Już wiemy, kiedy się ruszamy w taki sposób. Ostatnio wpadło mi do głowy, że sobie zobaczę, jak się w Origin gra. I tam właśnie podskakiwanie jest pod altem, a tu pod altem jest przewrotka, której do tej pory nie stosowałem. No i widzicie. Dobrze się czegoś nauczyć od nowa. No, gdzie jesteś? O. Tam. Tam, żeby się dostać, to trzeba by było chyba wejść na górę. I zeskoczyć na dół. Aha, i czymś jeszcze wysadzić. Co niespecjalnie mamy. Rzeczy, żeby można było wysadzać ze strzałka. Nie, nic na czerwono się nie świeci, czyli to nie to. A. To nieeleganckie, że nie wiem, gdzie co znaleźć. Z daleka mam z czymś przyjść? Nie ma nic. Show me. Jest tutaj, z tej strony, widzicie? Jedna, jedyna postawiona. I tu trzeba wziąć, a tam wejść. No i dobra. Z tym nie wejdę. No, czyli mamy do rozwiązania zagadkę. Jak wejść, żeby zanieść? No nie wskoczę. Dziwne, ale prawdziwe. Tam się masz odwrócić. No, popatrzcie się. Odwraca mi się za szybko. No, nie mogę tam wskoczyć. No. Jest. Jest. Trochę trzeba się jednak nagłowić, czyli są takie małe zagadeczki, żebyśmy się
nie nudzili w trakcie gry? No nie tu, tu mieliśmy wyjść na dole. Aj. Nie. Dobra, zrobione. Kiedy nie miałeś biegać po tym, to nie biegałeś, a teraz, kiedy nie trzeba, to od razu wbiega. No i mamy coś dużego tutaj pod tym. Ja bym sobie poszedł zobaczyć na to i tutaj to przejście, bo to mi się wydaje, że to będzie tędy coś zrobione. Gdzie to jest? W tamtym kierunku? Nie. Więc chyba tak, tam było, żeśmy koniem aż przecież przyjeżdżali. Tak, to kawałek drogi. Dobra, bez konia się obejdzie. Tego zjechać. Dobra, gdzie to wejść do podziemi jest? Koło nas. Dlaczego tego się nie wzięło? No dobra, może to ma tak tylko się świecić. No nie wiem, czy nie jest za wysoko trochę, ale... wejść do podziemi. A chyba nie będziemy tak wysadzać. Tylko tym. To powinno wysadzić. Właśnie. Jeszcze ogień, no. Znaleźliśmy coś. Zaraz się dowiemy co. Tunika łuskowa. Okej, to chyba było to, co tak się ładnie świeciło, ale coś jeszcze jest chyba w środku. W takim wypadku, bo tutaj nic więcej takiego nie widzę.
Dobra, i... No i tak widać, coś tu jest jeszcze. Chyba w tej środku w karczmie. Ła, dlaczego tak wysoko? Nie wiem, czy tam by było przejście. Raczej nie. Tędy. Kobieta tak wystraszyła. Aż tak źle za mną nie jest chyba. Trzydzieści metrów do góry. To gdzieś tam musi być. Jeszcze wyżej? Dobra, żeśmy wszystko tutaj, co było, chyba znaleźli. I zostało nam coś tutaj, tu i tu. A to co to jest? Szlak zaopatrzeniowy. Rozmawiać z uchodźcami. No tak, jesteśmy tutaj, to dlaczego mamy tego nie zrobić? To mnie interesuje z tyłu. Tu byśmy i tędy dotarli. Już tak jak robimy wszystko, to zróbmy wszystko. Co to jest? Za miejsce w ogóle. Gdzieś z tyłu za nami. Nie no, konia nie. Tutaj jest, chyba będzie z górki lekko. Trzeba będzie się spinać. Lub skakać. Akurat jest zejście, no, mogłem jednak tego konia wziąć, ale dobra. Zapasy pełne. Dwanaście metrów w dół. Dobra, to mamy.
Tu w jakiejś toni coś jeszcze jest. No ale dobra, to sobie na razie możemy podarować. Tylko czy my możemy czymś przepłynąć na drugą stronę? Żadnej łódki nie ma. Łódka jest ale po drugiej stronie. Dobra, to płyniemy. Jak widać, są rybki, które tam gdzieś mamy też takie zadania, żeby coś łowić i jakieś tam są nadłowiska, ale czy my to będziemy robić, czy to jest tylko jako dodatek, to zobaczymy. Na razie cały czas działamy w kierunku tego, żebyśmy... Dobra, wejdźmy na brzeg. Teraz co mamy po drodze? Mamy coś takiego, nawet ciekawe to może być i to jest, ale to jest kawałek drogi, więc może przemieszczajmy się szybciej. Wojskowy nasz czy ich? No raczej chyba nasz powinien być. Hey! Watch out, would you? Pyskówka, pyskówek nie będziemy robić, ale nie, znaczy, że coś tu jest jeszcze. Moment, 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 moment. Jest jeszcze. No właśnie, jest jeszcze. No i na tym już, no tak, przewidywałem, że to będzie, myślałem, że to trzeba zestrzelić. Dobra. Teraz to już mamy zrobione. Materiały budowlane. Dobrze, że zbieramy. Ale te właściwe są nam jeszcze potrzebne. Okej, okay. Przed wejściem był ten od tych pyskówek, to go sobie odpuścimy. Coś mi z tymi pyskówkami nie idzie. Jakoś nie czuję tego tematu. Okej, to jedziemy tutaj teraz zobaczyć, co tu jest. Nie, do czego te zadanie... muszę tak zrobić, żeby było wiadomo, gdzie to jest. He eude Sancte Stiliande on Ridgeview over Ashes Hille Fort and Wellenga Forda. Friend or foe? Friends, peace. I was told you might know where the Britons bring in their supplies. Are we your friends, Dane? I would have it so. After years of blood and gore, looting and burning, forgive us if we don't trust a Dane. Yes, I imagine you've known sword, fire and death. That you have lost those close to you. All of us have. I have known that pain. It brought me to England to start anew. But Rodri and his Britons stand in my way, as they stand in yours. I understand you well.
Perhaps I spoke in haste. The Britons move their goods through Dustan Quarry. See that tower to the south? That's the Hillgate remnants. Further on, you'll find the stone quarry. And thank you. Hold a moment. If you need extra help... I may. Good Mercian men are working in that quarry. They all fought for Thane Merton. If you find yourself in a pitched fight, call out his name in praise. The workers will rally to you. God bless Thane Merton. Understood. No, mamy cel. O, gdzie to jest? No bez. Odszukaj kamieniołom. Aha, czyli my dopiero mamy go odszukać. To jest ta stanica, do której mamy dojść. Tam byliśmy. Okej. Brama. Ruiny bramy przy wzgórzu, to coś tutaj. To żeśmy widzieli, ja to ominąłem specjalnie, żeby z tym nie walczyć. No a teraz wiadomo, że to będzie. To jest chyba ten kamieniołom, podejrzewam. Dobra, ale nim pójdziemy, to jeszcze chcę tutaj to wyłowić, żeby nam to zniknęło z naszego... Po prostu... Jest konik, jest. Z naszej mapy. I do tej... Wieży sobie przeskoczymy, a resztę już będziemy dalej coś kombinować. To musimy zerknąć, czy to jest też tak samo pod wodą. Nie koń, tylko to mnie interesuje. 12 metrów, no niby to ma być w tym. A, chyba tak to będzie. Ale dosyć duże zapasy zbierzemy. Ostatnio sprzedałem wszystkie te niechciane rzeczy, tak to nazywa się. Więc może... Tu jest ta skrzynka. No, jakiś list mamy. Nie, szkoda strzałek. Nawet kiedyś tam trzeba było wejść czy wyjść tędy, to lepiej niech będzie to otwarte. Strzałek mamy na... Na razie pełno. Okej, to chyba bez konia, bo to się przenieśmy. To jest ta brama, czy to jest ta brama w końcu? Teraz to już nie wiem, wynika, że to ma być gdzieś tutaj. Zobaczmy. To tam, jednak to jest to, dobra. Muszę się upewnić, bo żebyśmy wiedzieli, że w odpowiednie miejsce skoczymy. I tak przeplatamy trochę akcji, trochę takiego zbierania. No, w tej grze trzeba zbierać, żeby potem sobie to wyjątkowe wyposażenie zdobyć, ale... No i uzupełniać tutaj te wszystkie boczki. Ruiny bramy na wzgórzu, to my tu właśnie co mieliśmy dotrzeć. I dobra, i wyślijmy naszego ptaszka. Show me what lies ahead. No, już żeśmy odkryli, proszę bardzo. A jeszcze kamieniołom na południe. A, to może to nie ten, to ten kamieniołom jest tam. Leć, ptaszku, leć. Musimy sobie też i ptaszka innego sprawić, bo... Chyba to bardziej wygląda na ten kamieniołom. Dobrze, wiem, czy to jest kamieniołom, to wygląda jak winnica bardziej. Chociaż nie, tam w środku kamienie są. To będzie ten kamieniołom.
Tak jest. O właśnie, znalazł się. Tu mamy dwie rzeczy, które żeśmy znaleźli. No i na razie róbmy to po kolejności. Kamieniołom jest pierwszy. To jest drugie. Kamieniołom jest tam. Tu mamy to. No to sobie później to zrobimy. Wieżę żeśmy obskoczyli swojego czasu. Więc chyba tutaj nic więcej nie ma. Po drodze. Kamieniołom nam się pojawia tutaj. Bliżej mamy stąd, chyba to sobie tutaj przeskoczymy. A tam jest ten zamek, do którego nie mogliśmy się dostać. Już wszystko pomału sobie przypominamy. O, kamieniołom mamy tu. No i właśnie. Jest. Troszkę bliżej, jakby nie patrzył. I też i podejście z odpowiedniej strony, bo może być tutaj, że to będzie lepsze. O, oho, ale wysoko. Trochę nam się zrobiło. Nie, nie, chcę zejść. No, dlaczego nie zeskakujesz, chłopie? Zejdź. Nie wzywam konia, bo musimy sobie znaleźć miejsce, z którego zaatakujemy ten kamieniołom. Na razie chcę tylko do niego podejść. Wydawało się blisko, jest chyba trochę daleko. Na tej mapie trochę tak wszystko jest dziwne. Niektóre odległości są po prostu na mapie dalekie, a potem się okazuje, że jak to robimy, to jest bliżej. Dobra, teraz byłoby dobrze tu wejść do góry. Ten kamieniołom cały trzeba byłoby zrobić. Filled with Britain supply carts. Once I burn those, we'll push Rodri to peace. I shouldn't be seen here. A hood should work. Później, bo może to się przydać później. Tam jest jeszcze trzech, to najpierw tamtych zobaczmy, żebyśmy mieli górę luźną, przynajmniej z tej strony. W dobrych rękach to jednak potężna broń. Pojawiają mi się jakieś rzeczy. O, są tutaj. Jak kamieniołom, to są i do zdobycia. No to fajnie. O, idzie tu jakiś. Zestaw pułapka. Już pułapki zostawiamy? Albo mamy tam coś, żeśmy tam zdobyli takiego. Dobra. Z
strzałeczki się przydadzą. Coś się przyda. Tutaj można zeskoczyć, jak widać, niżej, albo wejść. Dobra, na razie nie będziemy tego sobie brali. Zawodnik i to są do zniszczenia wozy. Takie odległości strzelamy, no to jest nieźle. Wymierzyć ciężko, by ręka nie zadrżała. No i fajnie, to żeśmy zrobili, no to trochę żeśmy ich tutaj poczyścili. Żebym nie zeskoczył na kogoś, kto mnie potem dojedzie. Czasu mamy, bo to nie skończymy w ciągu godziny. I chorążego niestety nie dobiłem. Dobra, lecimy tam, bo tam było coś do spalenia. Ja tylko to zostawiłem na chwilę. I tu poszedłem. Myślałem, że są jakieś
profity do zgarnięcia. Żelaza, bo schowane, nie to to chodzi, ludzie. Dajcie mi trochę tego wolframu. Gdzieś ci. Na dół trzeba zejść. Musimy schodzić głębiej. Strzałki trochę mało. Coś by się przydało jeszcze znaleźć. Łapek już nie będę zostawiał bez przesady. Po czasie, ale no, musimy skończyć tę akcję, bo to było niepoważnie, gdybyśmy tego nie zrobili. I teraz przerwali całą akcję. Weszła kobieta i przez zasłoniła celowanie. Dziwne, ale prawdziwe. Nie mogę do niego przymierzyć, jak widzicie. Dopiero teraz. Tam jest coś do góry poszedł, pułapkę zostawiłem, dobra, czyli co, do dołu trzeba gdzieś wejść. Całkowicie. Eolaf asked me to free the prisoners to strengthen our field. Shirupshire needs you.
jeszcze nurkowanie. No, będzie długie zadanie. Długi odcinek będzie, znaczy się. W tym kierunku, w tym. Tu się wszystkich wypuścili. No, pułapek już nie będziemy zostawiać. Mamy tylko jeszcze znaleźć jedno, żeby wysadzić i będzie koniec. Nasi dadzą sobie z tym radę już. Dobra, najpierw wypuśćmy tych ludzi. Shropshire needs you. Dobra, zbierzmy to. For the love of Saint Cuthbert, free me. These men will fight for us. Stand up, Wayfactor. Dobra, wyszli wszyscy. That's done. Off to Wenlockan outpost and the Briton cargo. Dobra, tylko jeszcze znajdźmy tam jedną rzecz, która tutaj gdzieś została. O, i pokazane, że to tam ma być. Ła. Musimy poczekać, aż ten ogień przejdzie, bo to zaraz się zapalimy. No właśnie. Tam jest jeszcze coś i tu jest jeszcze coś. No. On tu przyszedł i mnie nie rozpoznał, a chyba jestem w takim tym. Dobra, słuchajcie, ja sobie te dwie rzeczy, co tutaj zostały, spokojnie znajdę. Jak widzicie, jest tutaj miejsce, ale już my będziemy kończyć, z uwagi na to, że no nie chcę przedłużać, godzina 9 minut to naprawdę dość dużo, a mamy do znalezienia jeszcze dwie sztaby. Ja to sobie znajdę i będziemy z tym startować w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo, kłaniam się i zapraszam na kolejne odcinki. Będziemy wzbijać tutaj rebelię, żeby zwalczyć z Brytami.